Dzień dobry. Zamierzam tutaj nagrać swój pick'em z kolejnej części Swiss Stage'u. No i tutaj będę wybierał, ale wstępnie w pamięci sobie zrobiłem coś taką rozpiskę, jak ja to widzę. Więc tak, w pierwszym meczu wydaje mi się, że Halle wygra. W drugim meczu wydaje mi się, że jest jakaś szansa na to, żeby FlyQuest trollowała i Gam, żeby to wygrała. Na pewno pójdzie ban w szywankę, ale czy coś jeszcze ma Gam przygotowane? Nie wiem, no, przez play-iny przeszło tak po prostu 2-0, 2-0. Więc może zaskoczy, nie wiem, więc ja bym stawiał tu na Gam. Może będzie tak, że Ameryka znowu zczołkuje i Gam faktycznie rozegra dobry turniej. Zobaczymy. Następny mecz G2 na PNG. Nie zdziwiłbym się, gdyby G2 tutaj zintowało jak klasyczny G2, grając na jakieś niskie tier teamy. Szczególnie w BO1C. Więc tutaj dałem, że PNG to wygra. Czy tak będzie? Szanse są małe, ale to G2. Więc musimy brać to pod uwagę. Następny mecz BLG na Mad Lions. Tutaj wydaje mi się, patrząc na gry Mad Lions, nie były jakieś zachwycające, więc tutaj bym stawiał raczej na BLG, co prawda wiadomo, wszędzie może być zaskoczenie, bo to była jedynka, ale jednak stawiałbym raczej na BLG tutaj. Następny test na T1. Tutaj bym stawiał na T1 jednak. Test trochę czołkowało, plus T1. Trochę się ta meta zmieniła, więc może im to będzie bardziej pasować. Także zobaczymy. Team Liquid na LNG, tutaj nic nie wiem na temat tych teamów jakoś bardzo. Natomiast no LNG raczej, bo to jednak China versus NA, jakoś tak. Nie wiem, może dobrze zagrałem, może nie, nie wiem, ale stawiałbym na LNG. Tutaj następny Fnatic i DK. Tu mam trochę mętlik, bo wydaje mi się, że Fnatic dobrze gra. Szczególnie jak grał na G2. Jest w stanie meczować jakieś teamy tam. Wysokiej jakości, tak samo jak G2. Natomiast ma pytanie, czy będą umieli zamknąć grę tak jak z G2, czy nie? Bo jeżeli nie, no to przegrałem. Jeżeli będą umieli zamknąć gierkę, to jest tu potencjał na wygrane. Natomiast no, dałem, że jednak DK, bo DK pokonało nie dość, że T1, jakby po tym jak z nimi przegrali, to się jednak poprawili, zrobili taki improve. Więc wydaje mi się, że tutaj może być też jakiś improv, szczególnie jeszcze, że są jakieś czempiony Showmakera i możliwe, że DK tutaj będzie smurfowało, nie wiem, zobaczymy. Następny mecz Genji vs Weibo, no to raczej Genji, raczej. No i tak to się prezentuje. Tutaj sobie wybrałem jakieś losowe pary, oczywiście nie wiem jak to będzie, więc może być turbo inaczej. Także w tych kolejnych parach wybrałem sobie, że Hele wygra na T1, Gam przegra na LNG, PNG przegra na DK i BLG wygra na Gen.G. No i teraz te wszystkie teamy są tutaj, które przegrały. No i tutaj Fnatic na G2, Fnatic przegra, bo ma problemy jakieś z G2. Weibo z Team Liquid wygra. Tez na MDK też wygra i FlyQuest na PSG też znowu im się noga podwali i przegrają. No i następnie tutaj analizując, Team Liquid na Fnatic, Team Liquid przegra i FlyQuest na MDK też przegra. I tym sposobem mamy scenariusz, gdzie drużyny Sena wylatują. Wydaje mi się, że te drużyny Sena oczywiście mogą być w scenariuszu 2-1 też. Ale tak przyjąłem, że jest taka szansa, że choć wydaje mi się, że tutaj trochę przesadziłem z tym, że MDK wygra na FlyQuest, tu mogłem dać, że FlyQuest faktycznie wygrywa. Ale nawet jeżeli by wygrało, no to tutaj by powinni zostać wyeliminowani w tym stage'u. Moim zdaniem, więc
No jest tak jak jest. No, tak mi się wydaje, że drużyna Sena, patrząc po tym, jak 100 Thieves jeszcze w ogóle z play-inów nie wyszło, to wydaje, nie mam na to jakichś wielkich nadziei, szczerze mówiąc, ale zobaczymy. Pomimo, że te dwie drużyny, Team Liquid i FlyQuest, odstają jakoś od tej drużyny, ale to na razie mało ważne. Zakładam, że nie wyjdą po prostu. Ale któraś z nich może wyjść? Może. Dobrze, analizując dalej, to mamy tak, że tutaj Fnatic z MDK przechodzą do jedną wygraną, dwa luzy. I tutaj mamy takie mecze jak G2 na GAM i G2 znowu troluje na słabszą drużynę i przegrywa. T1 na Weibo wygrywa. Tez na Genji przegrywa. I PSG na PNG. PSG znowu przegrywa na jakąś taką słabszą drużynę. I PNG przechodzi w ogóle w 2-1. No i teraz mamy także BLG wygrało na HL oraz DK wygrało na LNG. No i teraz mamy taki pojedynek jak HL GAM, T1 na LNG, Genji na PNG, no i z tego wychodzi HL, LNG i Genji. A tutaj mamy pojedynki takie jak TES na Weibo, MDK na G2 i Fnatic na PSG. No i z tego wychodzi Weibo, G2 oraz Fnatic. No i tutaj mamy takie pojedynki finalne jak Weibo na GAM, G2 na T1 i Fnatic na PNG. I tutaj dałem, że GAM wygra na Weibo, G2 wygra na T1 i Fnatic wygra na PNG. No i tym sposobem wyznaczyliśmy 8 teamów, które wyjdą do tam stage'u, knockout stage'u, czyli jest to tak: DK, BLG, HL na LNG i Genji, GAM, G2 i Fnatic. Wydaje mi się, czyli tak: trzecia drużyna z Korei, pierwsza i druga drużyna z Korei, pierwsza drużyna z Chin, trzecia drużyna z Chin. Drugiej drużyny z Chin nie będzie, czwartej drużyny z Chin nie będzie. Nie będzie też czwartej drużyny z Korei, czyli T1. Będą dwie drużyny europejskie i jedna to będzie zaskoczenie i to będzie czarny kontynuuje i to będzie GAM. Mogłoby też to też Pain Gaming, ale tutaj aż tak bym nie stawiał. Więc GAM to taki czarny koń turnieju. Wydaje mi się, że jest to jakieś, na to prawdopodobieństwo jakieś jest. Także tak bym wybrał. Jeszcze się nad tym zastanowię, ale taki bracket wybrałem. Więc tak, jeśli bym miał wybierać tak realnie z tych teamów, to byłoby to tak: DK na pewno. Teraz co do Genji, nie jestem pewny jeszcze. Ale dajmy na to GAM. Może GAM zaskoczy faktycznie. Dalej. BLG rok temu ładnie grało. Wydaje mi się, że w tym roku też dadzą radę. Następnie. A niech jest Wierzmy w Leca i niech jest Fnatic G2. W tym splicie nie grają. Nie wiem, czy grają źle, czy nie. Wydaje mi się, że grają nie najgorzej. Więc dajmy ich. Może to będzie ich rok. Teraz tak, ale czy Pinacik da radę? Właśnie tu mamy takich chokerów, bo Pinat zawsze na Worldsach czołkuje, ale z reguły do tych później w BO5 coś mu się nie udawało. Tak samo chyba Czołowi, więc powinni wyjść chyba z tego Swiss Stage'u. Ale nie wiem, zawsze to jest taki T1 buff. Więc wydaje mi się, że jakby T1 nie wyszło, to też trochę dziwnie by było. Mamy 5 teamów, więc czy muszę wybrać? I ja tu dałem jeszcze LNG.
No okej, czyli muszę jakiś jeden team wyrzucić. Wyrzucić z tego, co dałem, żeby dać T1, albo zostawić tak, jak dałem. Czy Peanut zczołkuje tym razem? To jest dobre pytanie. Ale jest tam Zeka. Zeka jest całkiem mocny i Kingen na Worldsach się pokazali dobrze. No taki Worlds buff. Yone jest chyba cały czas dobry. Dajmy Helle. Właśnie zależy, jak te mecze się ułożą. Genji czy Genji? Genji ma Kanyona niby, nie? Kanyon still dobry. Still dobry jungler. Dobra. Albo pierwsza drużyna z Korei na Worldsach zawsze miała jakieś problemy. Więc zajmy tak. Niech jest Genji. Niech jest LNG. Niech jest T1, bo to T1 buff. Albo nie wiem, co z tym T1 właśnie. Czy brać T1, czy nie brać T1. Dobra, na pewno tak. MDK nie, Fly nie, Team Liquid nie, Pain Gaming nie, PSG nie. Gamy może. Weibo może, Tess może, a to tylko może. Gam też może, ale na nie stawiam, jako czarny koń turnieju. I teraz Helle czy T1? Helle czy T1? Helle czy T1? Plus zależy, jak te mecze też się ułożą, co nie? Bo to też jest trochę takie RNG tutaj. Bo jeżeli na przykład Gam wygra dwa mecze i natrafi na jakąś drużynę europejską czy coś, albo na te Paint Gaming, czy cokolwiek. Jakimś cudem się to uda, nie wiem. To wtedy jakby układ tych meczów później też jest inny. I może być koniec końców tak, że jakaś ta drużyna wyjdzie właśnie, no. Jak się ułoży tak, że wszystkie koreańskie i chińskie drużyny rozjadą te inne drużyny, to może być tak, że same Korea i Chiny tu wyjdą. Tak, też może tak opcja być. No dobra. Stawiałbym, że to będzie Helle po prostu. Helle. I tyle. Faker w tym roku nie przejdzie dalej. Pomimo, że powinienem stawiać na T1, ale niech jest taki. Niech jest taki. Pikam, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu za ten pikem wcześniejszy możemy podsumować jeszcze. Dostałem 30 punktów, więc nie najgorzej. Tu SHG trochę słabo zagrała, jednak się myliłem i powinienem dać jakiś inny team. No ale jest jak jest. No tutaj w Swissie. Czekaj, czy to mi się nie zalokowało? No to jeszcze raz to róbmy w takim razie. Helle, Genji, LNG, Gam, DK, G2, Fnatic i BLG. Ok, continue. Choose one team to finish Swiss undefeated. Aha. To mam jeszcze zabrać. Ok, czyli team, który wyjdzie jako bez przegranych, no to dajmy na to Belgii tutaj. Dyka nie jestem pewny, czy da radę, czy nie. Może tak, może nie. Ale dajmy, że BLG. Może BLG właśnie się podwinie noga, może. Tego nie wiem. Ale stawiałbym, że BLG, tak? W ciemno. Submit. Dobra. No i to są moje piki. To jest mój pikem. Tak, tak. To na tyle z takiego odcineczka krótkiego albo długiego. Także dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Można zostawić lajka i suba. Tak jak Nerwarian mówi, też to powiem. I miłego dzionka jeszcze raz. Popatki.